Miesiąc dusz czyśćcowych, dzień 19. Pomaganie duszom w czyśćcu jest dla nas samych korzystne. Jaką miarą mierzycie, będzie i wam odmierzone. Nie ulega wątpliwości, że te słowa boskiego Zbawiciela należy zastosować także do pomocy, którą powinniśmy nieść duszom w czyśćcu. Jakie jest nasze miłosierdzie względem tych biednych dusz? Tak, Bóg będzie miłosierny dla nas w tym i w przyszłym życiu. Święty Augustyn mówi: czy chcesz, człowiecze, ażeby Bóg zlitował się nad tobą? Okaż litość swoim bliźnim w czyśćcu. Albowiem tak Bóg litować się będzie nad tobą, jak ty litujesz się nad bliźnim. Bóg będzie się mianowicie starać o to, ażeby wkrótce stało się zadość Jego sprawiedliwości względem nas i abyśmy zostali wybawieni z ognia czyśćcowego. Nauczyciele życia duchowego przyrzekają miłosiernym wielką pomoc w czyśćcu, a czynnie okazywaną miłość względem zmarłych dusz generalnie uznają za pewny znak wybrania do nieba. Święty Tomasz z Akwinu pisze: prawdą jest, że kto zadość uczyni za dusze zmarłych, jeszcze nie czyni zadość za siebie samego, ale jest również prawdą, że tak czyniący jeszcze więcej zasługuje na odpuszczenie kar, mianowicie na wieczne życie. Taką korzyść przynosi miłosierdzie względem dusz w czyśćcu. A więc któż by nie chciał się okazać miłosierny wobec nich? Jak miłosierdzie względem dusz w czyśćcu samo sobie gotuje nagrodę, tak brak miłosierdzia względem nich samo na siebie ściąga karę. Innymi słowy, jeśli ktoś jest zimny, skąpy, niemiłosierny względem dusz w czyśćcu, to również względem niego ludzie będą zimni, skąpi i niemiłosierni. Umrze i jeśli pójdzie dobrze, dostanie się do czyśćca, ale któż tam ujmie się za nim? Ci, których mógł wyzwolić, są jeszcze w czyśćcu albo nie jemu zawdzięczają swoje wyzwolenie, a więc nie będą mieli żadnego obowiązku wdzięczności, by wstawiać się za nim. Ale może ci, którzy pozostaną na ziemi, więcej uczynią dla niego? Kto o innych zapomina, ten skarżyć się nie może, jeśli zapomną i o nim. Jeśli może odziedziczył majątek swoich przodków, a nie pamięta o ich duszach, to łatwo może się przydarzyć, że również jego spadkobiercy nie będą o nim pamiętać, a jego nieszczęsna dusza będzie straszliwie pokutować w płomieniach czyśćcowych, aż wypłaci się do ostatniego szeląszka. Dopuści do tego Bóg, aby go sprawiedliwie ukarać. Jaką miarą mierzycie, taką i wam będzie odmierzone. Czyściec nie ma litości dla tego, kto nie miał litości. O jakże bardzo będzie się wtedy uskarżać ta dusza na swoją dawniejszą obojętność względem dusz zmarłych i będzie sobie powtarzać to, co między sobą mówili bracia Józefa. Słusznie to cierpimy, bośmy zgrzeszyli przeciw bratu naszemu, widząc utrapienie duszy jego, a nie wysłuchaliśmy go. Modlitwa. Do Ciebie, o Boże, zwracamy się w pokornej modlitwie za duszę Twoich sług i służebnic i błagamy Cię gorąco, abyś im łaskawie przebaczył wszelkie życiowe błędy i abyś ich przyjąć raczył do szczęśliwego przybytku Twoich wybranych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Odmawiamy teraz 5 razy Ojcze Nasz i 5 razy Zdrowaś Maryjo oraz akt jak pierwszego dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Ojcze przedwieczny, przez przenajdroższą krew Jezusa miłosierdzia, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykład. Archaniela Pani Garolo, przeorysza klasztoru świętej Marty w Mediolanie, odznaczała się nadzwyczajną gorliwością w modlitwie za duszę w czyśćcu. Jednak rzadko tylko wspominała o duszy swego ojca. Chociaż za życia kochała go serdecznie, dopiero niezwykłe wydarzenie, jakie przeżyła, przywróciło pamięć o ojcu. W dniu zadusznym zjawił się jej anioł stróż. Ujął ją za rękę i zaprowadził do czyśćca. Tam pomiędzy cierpiącymi duszami ujrzała i poznała swojego ojca. Gdy tylko i on ją poznał, zwrócił się do niej z żalem. O córko moja, jakże to możliwe, żeś tak długo zapominała o mnie, twym nieszczęsnym ojcu, który tutaj tak straszliwie cierpi. Tyle przecież okazujesz miłości duszom, zupełnie ci obcym. Już wiele z nich widziałem wybawionych przez ciebie, a o mnie, twoim ojcu, zapominasz, któremu tak wiele zawdzięczasz. Archaniela bardzo zasmuciła się z powodu tych wyrzutów, bo czuła doskonale, że na nie zasłużyła. Dlatego ze łzami przyrzekła ojcu, że uczyni wszystko, ażeby wyjednać u Boga jego wyzwolenie. Gdy zaś myślała nad tym i nie umiała sobie tego wytłumaczyć, jak to się mogło stać, że zapomniała się modlić za swego ojca, chociaż tak często rozbudzała w sobie to postanowienie, rzekł jej anioł stróż. Bóg to dopuścił na twego ojca jako karę za to, że na ziemi mało dbał o swoje zbawienie i mało pomagał duszom w czyśćcu. Od tego czasu Archaniela nie miała spokoju, aż ukochanego ojca wyzwoliła z czyśćca przez swoje modlitwy, post i umartwienia. Wkrótce potem jej ojciec ukazał się jej w jasności i podziękował za wyzwolenie, które jej zawdzięcza.